Siemaneczko, witam cię drogi widzu na kolejnym już sierpniowym dniu oraz odcinku na naszej farmie z Nafiserii Oporowo. Dziś wsiadamy sobie w nasz samochodzik i pojedziemy sobie do naszego sąsiada, gdyż przygotował dla nas dość fajną pracę. Zaraz wam opowiem, o co chodzi dokładnie. Czy jedziemy sobie do niego. Przygotował nam mianowicie pracę, w której zajmiemy się żniwami. On gdzieś musiał wyjechać jakąś delegację i poprosił nas, byśmy tutaj się tym zajęli, wykosili dla niego kilka pól. On nam tutaj maszyny przygotował. Mówił, że nas tutaj sowicie wynagrodzi za tą pomoc. Także z tej racji, że nie mamy za bardzo co robić, musimy czekać na następny miesiąc, to pojedziemy sobie, troszkę sobie dorobimy. Przy okazji zobaczymy, jak tutaj wygląda praca większymi maszynami, jak one się tam zachowują. No i może w przyszłości uda nam się również coś takiego kupić z takowych maszyn. O, tutaj mamy na lewo rzepak, który musimy skosić. Za chwilkę będziemy brać, gdzie są te maszynki. Stoją manisko i fend. No, powiem wam, robota tym zestawem będzie szła. Myślę, że dość szybko. Na pewno sobie troszkę pokusimy. Sobie tutaj zaparkuję na spokojnie. Dobra. Idziemy pooglądać nasze maszyny. Nie sobie jeszcze fowaj. Dobra, tak się oto one prezentują. Fendt Ideal. Model 8T bodajże. Czekajcie, pstryknę sobie kilka miniaturek. Dobra, słuchajcie, wsiadamy sobie do naszego Fenda. Lecimy sobie tutaj na pierwsze pole. I będziemy sobie kosić. Myślę, że nam to dość sprawnie pójdzie. Z racji, że header mamy nie taki mały. Nie wiem, to jest 9 metrów albo więcej nawet. Depniemy sobie dyszel. I dobra, cofiemy sobie pod header. Jeszcze musimy sobie zmienić FOV. To wszystko tutaj ładnie wyglądało. Tutaj myślę, może nas sąsiad nie zje, jak cofniemy trochę w te buraczki, czy to marchewka. Jeszcze nie wiem, bo się dobrze nie orientuję w tych nowych uprawach, jak one tam wyglądają. Dobra, rozkładamy tutaj naszego fenda i lecimy. Myślę, że sobie chwilkę porozmawiamy. Troszkę pokosimy, a później puszczę wam jakiegoś pewnie timelapsa. Ogólnie to za pracę na tych polach. Tam będziemy mieli jeszcze 2 do koszenia. No, zarobimy coś. Jak patrzyłem na końcowy zarobek, to wyszło coś około 30 paru tysięcy. Więc myślę, że nie jest źle. Tutaj też sąsiad nam powiedział, jak jest prognozowana ilość plonu. Powiedział nam, że resztę możemy sobie wziąć i sprzedać. To myślę, że od razu, jak będziemy sobie sprzedawać, to sprzedamy i to, żeby bez sensu nie wozić po 5 razy do naszego silosu, tylko sprzedamy właśnie sobie od razu. I właśnie podziwiamy, jak to fajnie jest ten fend zbudowany w środku. Jednak dbałość o szczegóły jest. Ładnie monitory. Czekajcie, bo zrobimy jak troszkę. Tak czy siak, to trochę się przyłożyli.
Ładnie on się tutaj prezentuje. Światełka. Włączymy sobie opór. Jak to na serii oporowo opór musi być. Dobra. Widzę, że na razie nie ma problemu z podjazdem pod górkę. Jak trochę koni ma. Ta automaszyna. Dobra, lecimy sobie poprzeczniaczek. Wtedy nam fajnie rozrzuca sieczkę. Jak się dokładnie nazywa ten z tyłu, co roz... jakby... O, rozrzuca te plewy na boki. To się tak trzęsie. Jeśli wiecie, możecie napisać w komentarzach. Chętnie poczytam. Dobra, lecimy sobie teraz. Obkosimy sobie dookoła. Potem zobaczymy, jak tu będziemy jeździć. No tutaj już w przystawce nie mamy właśnie ślimaka, tylko już mamy jakieś pasy transmisyjne. Pasy transmisyjne, czy tam jakieś podajnikowe, piernik, wie jak się to fachowo nazywa. Ale nam tutaj dość ładnie ładują. Tutaj już ślimak i pchają na mocarnię. Dobra. Pogoda ładnie dopisuje, słoneczko świeci. Szkoda, że w realu tak nie świeci akurat jak to nagrywam. Przeważnie leje deszcz. Nie trudno się mówi, kiedyś i wejdzie słońce. Dobra. Lecimy sobie teraz tak. I przejdziemy jeszcze. Myślę, nie damy rady nawet całości. Objechać dookoła już będzie zbiornik pewnie. To weźmiemy sobie za chwilkę naszego mana i sobie przyjedziemy. Naszego, no nie naszego, tylko sąsiada, ale... Przyjedziemy i sobie wysypiemy. Potem zobaczymy, gdzie to mamy wywieźć. Z tego, co się orientuje, to na targ rolny, czy będzie to zawieźć. Dobra, o czym tutaj jeszcze możemy pogadać? Nie piszecie żadnych komentarzy, to nie wiem, o czym z wami rozmawiać w wolnych chwilach tutaj na odcinku. Jeśli macie jakieś rady, propozycje co do zakupu nowych maszyn, ciągników, gdyż będę się przymierzał pewnie do zakupu jakiegoś jeszcze jednego, no to dawajcie znać. Teraz będzie trzeba zrobić jakąś ankietę może na kombajn. W przyszłości, żeby zakupić, bo Wistula, no to nie ukrywajmy, ale troszkę za mała. Tutaj na razie, no, powiedzmy daje radę, ale jak już pojedziemy gdzieś na jakieś większe pola, to już będzie troszkę problem. Ale myślę, że i to damy radę ogarnąć. Dobra, póki co to się nie przejmujmy tym. Ogarnijmy sobie to na spokojnie. No do kosza jedno zbiornik wysypiemy sobie na manisko. Myślę, puszczę wam tutaj timelapsa już do końca tego pola. I potem pojedziemy sobie na następne. A drugie będzie się znajdowało za sklepem. Dobra, pojedziemy sobie na tą stronę w sumie. Już chyba nie damy rady dojechać do końca. Trzeba będzie sypać. Czy fędzik tutaj daje radę? Fajna maszyna. Możliwe, że gdzieś już w dalszej fazie gry sobie takiego może kupimy. A to musimy jeszcze trochę odłożyć pieniążków.
Nie ma to tam, to maszyna jest kosmos. Dobra, już nam się tu zbliża. Koniec. Zbiornik prawie pełny. Tutaj wam próbuję robić takie ujęcia. Byście widzieli, jak to wszystko ładnie pracuje. W sumie wygląda nawet, bo tutaj Giantsi się przełożyli do, jeśli chodzi do tych maszyn. Wygląda odwzorowane są jednak bardzo dobrze. Dobra, rozłożymy się tutaj. I polecimy sobie za chwilkę pomana. No właśnie, dobra. Komań sobie zostawimy uruchomiony, jest sobie tu hoperka. Może nikt go nam nie ukradnie za tą chwilkę. Biegnijmy sobie trochę szybciej. Czy ma nisko kawał, kurde. Ciężarówy. Z przyczepą krampa. Włączymy sobie opór i można lecieć. Oświetlenie też ma dość fajne. Opony też takie bardziej terenowe. I on tutaj ładnie będzie dawał radę. Jeśli chodzi o odbiór zboża od kombajna i przewóz na skupy. Dobra, podjeżdżamy sobie, zaczynamy sobie sypać. Zobaczymy, ile tego całego plonu tutaj będzie z tego pola. Czekajcie, bo nie mogę wskoczyć na ten, na burtę, bo wpadam, kurde, do tutaj do przyczepy. Do naczepy właściwie, przepraszam. Dobra. Już wysypaliśmy. Tutaj do końca puszczę wam timelapse'a. Zobaczymy się prawdopodobnie, jak będziemy jechać w trakcie na drugie pole. No więc zapraszam was na chwilowego timelapse'a. Zapewne widzieliście, puściliśmy sobie tutaj pracownika, żeby zawiózł nam tutaj nasze plony na targ rolny, a my tutaj będziemy ładować się na nasz wózek, załadujemy sobie header i pomalutku pojedziemy sobie na następne pole. No, pomalutku, żeby sąsiadowi nie zjeździć zbytnio tego pola. By nam nie puścił potem w koszty. Dobra, odpinamy sobie header. Tutaj dziwnie, bo tak jakby przeważnie headery na wózkach się, można tak powiedzieć, się automatycznie podpinają i wskakują na swoje miejsce. A ten tu tak jakoś nie chce. Dobra, idziemy, podepnijmy sobie dyszel. I jedziemy tutaj. Raz, dwa na następne pole.
Belesz. Dobrze, nie Belesz. Przepiąć go w żaden sposób nie mogę, więc miejmy nadzieję, że nam tutaj nie spadnie. Nasz pracownik już tutaj powinien pomału zacząć sprzedawać te plony. Zobaczymy, ile tam dostaniemy. Dostaliśmy tam 2729 plus... Czekajcie, bo nie widzę. Czekajcie, bo nie widzę. Plus 190 czy 140 za ochronę czy ocenę środowiskową. Dobra, idziemy sobie tutaj do naszej farmy. I nasze następne... Oje, coś mnie złapało tu. Krawężnik chyba. Pomału się tu zmieścimy. No i nasze następne pole do koszenia jest już przed nami. A zjedziemy sobie tutaj na bok, to się rozłożymy. Odepnijmy sobie tutaj wózek. No i tutaj jest kawa pola. Chwilkę nam tutaj zejdzie kosić. Dobra, header podpięty. A musimy tutaj wjeżdżać. Tutaj może ustawimy sobie słomę. Tym razem, że będzie chciał ją zebrać. A jak nie, to sobie przyora. A będzie to troszkę urozmaicenie dla nas. By cały czas nie patrzeć na sieczkę, tylko puścimy mu to w słomę. Dobrze. To nasz pracownik tutaj niedaleko zajechał. Niedaleko jest ten targ rolny. Właściwie tu zaraz sąsiedni budynek. Dobra, to ja was nie będę zanudzał. Zakręcimy sobie tutaj i odpalę wam pewnie timelapsa. Też nam tu troszkę zajdzie na tym polu. Z racji tego, że jest no dość trochę duży. Dobra, to ja was zapraszam na timelapsa. Widzimy się za chwilkę. Leje wina do kielicha, jej ajajajajajaj. Czy dla ciebie liczy chwila się, czy liczysz mój kochaj? Ona szepcze mi do ucha, ajajajajajaj. Teraz wiem, że ona chce się, ajajajajajaj. Leje wina do kielicha, jej ajajajajajaj. Czy dla ciebie liczy chwila się, czy liczysz mój kochaj? Ona szepcze mi do ucha, ajajajajajaj. Teraz wiem, że ona chce się, ajajajajajaj. Ay 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 ay
strachem były na wszystkich, zawsze tam gdzie my czarne owce. Ej, blaziła nie darwę ci, słyszał każdy z nich mały książę. O nie, nie dziś, to z tym dotam. Całe życie chciałem coś kurzu do ładnia, lecz nikt nie powiedział nam ani raz zobaczył ty powiedz. Ej, jakiem były na wszystkich, zawsze tam gdzie my czarne owce. Ej, blaziła nie darwę ci, słyszał każdy z nich mały książę. O nie, nie dziś, to z tym dotam. Całe życie chciałem coś kurzu do ładnia, lecz nikt nie powiedział nam ani raz zobaczył ty powiedz. Jak tym byłem dla wszystkich, zawsze tam gdzie my czarne owce. Też nikt nie powiedział nam ani raz do was, ty chłopiec. Jak tym byłem dla wszystkich, zawsze tam gdzie my czarne owce. Też nikt nie powiedział nam ani raz do was, ty chłopiec. Jak tym byłem dla wszystkich, zawsze tam gdzie my czarne owce. Blaziła nie darwę ci, słyszał każdy z nich mały książę. O nie, nie dziś, to z tym dotam. Całe życie chciałem coś kurzu do ładnia, lecz nikt nie powiedział nam ani raz zobaczył ty chłopiec. Jak tym byłem dla wszystkich, zawsze tam gdzie my czarne owce. Blaziła nie darwę ci, słyszał każdy z nich mały książę. O nie, nie dziś, to z tym dotam. Całe życie chciałem coś kurzu do ładnia, lecz nikt nie powiedział nam ani raz zobaczył ty chłopiec. Trefa na świat, sam nad sobą stoję. Nie sam sobie rzeczywistość w mojej głowie. Na planecie pełnej nienawiści i miłości. Jak my mamy nie popadać tu skrajności? Z jednej strony cięcia, złote zwierzęcenie. Z drugiej za to tęcza, globalne ocieplenie. Latamy w kosmos, leczymy choroby. Jednocześnie nadal to są wojny o zasoby. Jest 21 wiek, a nie 11. Także może schowaj mieć i porozmawiajmy. Ludzie pełni nienawiści i agresji. To niedowartościowanie i kompleksy. Policjant się na mnie gapi, jakbym był bandytą. Pojebany jakiś, przecież to on ma kopyto. Myślisz, że mam w domu klamę albo kilo gandzi? Nie, mam Maltańczyka, proszę bawić bambi. Lecę sobie autem, nie po mieście, tylko nad miastem. Mam anioła na masce, z wytatuowanym diabłem. W bagażniku sobie wiozę na tym garce. Kiedy po chodniku jadę, spierdalajcie. Żygam, kiedy patrzę z góry na ten bajzel. W kumulusa wchodzę driftem. Rozpłudzony czytam wiersze Agnieszki Osienki. I się wrzucam, mordo ja czuję, więc jestem. Gdyby każdy był wrażliwy na poezję, to światło by było wyjęte. Tym, na którym się znalazłem, bardzo szybko się zgubiłem. Każdy ma dla mnie złote rady, jak dobry jubiler. A wszystkie foki dookoła skaczą z kwiatka na kwiatek. Tu chyba się skończyła grawitacja, wariacie. Stój, zapewnię ci opiekę, nie pomoże ci Bóg. On nie schodzi na ziemię, ja w jednym z moich snów. Biłem ci w głowę nóż, przekręciłem jak klucz i zamówiłem jedzenie. Ty, ale ja mam jazdę, wyzwaniam restaurację. Pytam cię, czy mi przygotują żurek w twojej czasce. Dyspozywam z kulturą obok pani gra na kartie. I się nie dziwi, kiedy mówię do niej na poważnie. Lecę sobie autem, nie po mieście, tylko nad miastem. Mam anioła na masce, z wytatuowanym diabłem. W bagażniku sobie wiozę na tym garce. Kiedy po chodniku jadę, spierdalajcie. Żygam, kiedy patrzę z góry na ten bajzel. W kumulusa wchodzę driftem. Lecę sobie autem, nie po mieście, tylko nad miastem. Mam anioła na masce, z wytatuowanym diabłem. W bagażniku sobie wiozę na tym garce. Kiedy po chodniku jadę, spierdalajcie. Żygam, kiedy patrzę z góry na ten bajzel. W kumulusa wchodzę driftem. Bez padanką, patrz jak lolki siedzą. To naturalny plon. Homegrown outdoor hydro. Bo my palimy, gdy wszyscy już śpią. Moi ludzie tu są. To gandzia mafia zio. Więc odrzuć marny glon. Jak prawdziwi palacze. Ja na prawdziwi palacze. Grona piona racze. Ramię lemon race'a dla brata Jack Harry. Odkładałem do palacze. Tylko dobry spłon. Jeśli jesteś swój grat, tu gandzia mafia grą. Prawdziwi palacze wiedzą, po co Maria jest. Lepiej od ustawionej kręcy spalam biorę w lew. Kiedy czarne oce bez. Ze mną ziomek i pieśń. Lecę wtedy znowu na gra, a serce pompuje krew. Bez padanką, patrz jak lolki siedzą. To naturalny prom. Homegrown outdoor hydro. Bo my palimy, gdy wszyscy już śpią. On jak prawdziwi palacze.
więc odrzuć marny glon. Jak prawdziwi palacze, ma prawdziwi palacze. Grona piona racze, dla mnie lemon hejsa, dla brata Jack Harry. Odkładałem to palacze, tylko do prysku. Jeśli jesteś swój grat, tu gadzie mafia crew. Prawdziwi palacze, wiedzą po co maja jest. Kiedy oto stawiony, kręcę, spalam, biorę krew. Kiedy czarny noc, ben, ze mną ziomek i pieśń. Lecę wtedy znowu na grę, serce pompuje krew. Przez padanką, patrz jak lojki świecą. To naturalny prom. Homegrown, mam wielki dron. Mówię pani, gdy wszyscy już śpią. Sobie na ostatnie pole numer 65, skosimy sobie tam pszenicę. W międzyczasie pojadę sobie jeszcze sprzedać plony z tego tu pola na targ rolny i przyjadę tam w międzyczasie ciężarówką. Ciągle te kluby, co weekend, kurwa, pić je w budy. Nie chcę, kto się chyba, muszę tu
marnuję czas, w końcu mam go full. W końcu mam czas, sobie robić to gówno tak jak chcę. W końcu nakarmię chłód. Design jeszcze na mnie do kółka TN. Daj mi chwilę, to zamienię to na PG. Yeah, myślą to jest spice, mam do tego Rico Wins. No wezmę społy w szafie, tylko zobaczę tu flex. Elegancja, chodzę z moją elegancją. Otwieram drzwi, jakbym patrzył, co tu karma. Pojebany na penale, zaczyna się płyta, to wymijam temat, tylko robię swoje ruchy z gracją. Kierunek to patrzę. Dobra, słuchajcie, sprzedajemy sobie tutaj plony. Zobaczymy za chwilkę, ile udało nam się zarobić. A jest to 9981 euro przychodu ze zbiorów oraz 513 euro przy z premii z oceny środowiskowej. Czyli dość fajny pieniążek i oprócz tego wpadnie nam jeszcze tutaj zapłata za tutaj za usługę. Tak więc nie małe pieniążki tutaj wpadają za to. Dobra, lecimy sobie na pole. Puszczam wam tutaj kolejnego timelapsa i oglądajcie. Wchodzę z moją elegancją, otwieram drzwi, jakbym patrzył, co tu karma. Pojebany na penale, zaczyna się płyta, to wymijam temat, tylko robię swoje ruchy z gracją. Kierunek to pracę, nigdy nie zabrak. Podziwiamy za to, tam się pewnie nie dotyka. Mam na karku 19, no a widzę całe miasto. Dziwko, all day fresh, promocją ceny, tak jak panu uzębienie. Mam na usta, kurwa, diament wyjebany, mam na cenę. Nie obchodzą cele, kiedy chcę na szyi dyskotekę. Wiele nowego, ona ma duże ciśnienie, chce mi wykręcić afery. Ale pomiliła, teraz się nie wypalę, jak wtedy pod kratą. Będzie Mercedes, ma parę paczek na sesji, zobaczę, kto się klepie. All day fresh, all day, all day fresh. All day fresh, all day, all day fresh. All day fresh, all day, all day fresh. Ale jak wtedy pod kratą, będzie Mercedes, ma parę paczek na sesji, zobaczę, kto się klepie. Nie pierdol tylko tak, hey baby, rób to tak. Odpowiedz mi na kici miau. Rolex mi mierzy czas, nie mogę w miejscu stać. Żebym dla kici, kici miał. Dla kici, VVS daje blasy. Chcę kwit jak Elon Musk. Chcę zbić to mówię Elo pa. Do kici, mogę. Taki trandem po kieszy. Upside down. Kici, kici miał miał. Kici, kici miał miał. Kici, kici miał miał. Instagram świruje, atakują, znowu sztafę, palę blaty.
Ona mówi ci, że tęskni, wiem to chujowo brzmi, bo właśnie brała do gęby, wykopię sukę za drzwi. Będzie udawać, że święta, ja się nie daję oszukać, bo nie przekręcić przekręta. Czapatwy kujany jak cyce starej baby, z pierwszej ręki sorta, czyste materiały. Ściągam ludzi wzrok jak czary, mary. Wszystko za gotówkę, nie na kredyt, nie na raty. Czapatwy kujany jak cyce starej baby, z pierwszej ręki sorta, czyste materiały. Ściągam ludzi wzrok jak dach, czary, mary. Wszystko za gotówkę, nie na kredyt, nie na raty. Ja pracowałem na życie, zawijałem go w sreberko. Ty wypracowałeś se opinię, cioty z miękką ręką. Robię swoje po swoje, a ty robisz na odpierdol. Ona poza sianem i tematem to w głowie ma pędzo. Widzisz coś na swoją szmatę, a sam jesteś fają pędzo. On ci nie da czego chcesz, zatańczę z tobą królewno. Wiem na pewno to nie kendo, chociaż kijem macha frajer. Grozi mi, że wpadnie sprzętem, pokażę ci ostry bajer. Nie ma siaj na taki lifestyle, bo do korpo uwierz gajer. Nawija, że ma pieniądze, komu wierzy, he a liar. Dobra, słuchajcie, wykosiliśmy tam, sprzedajemy sobie tutaj plony na targu rolnym również i zaraz zobaczymy, ile zrobiliśmy. Dodatkowo 4139 euro oraz 213 za ocenę środowiskową. Tak więc postanowiłem, że umyjemy sobie tutaj naszemu sąsiadowi jeszcze maszyny. Zakupimy sobie za chwilkę jeszcze tutaj karszera i następnie odwieziemy wszystkie maszyny, odbierzemy tutaj zapłatę i zakończymy odcinek. Na nerwach, wreszcie się martwiłem, poziom list pod górka. Mnie jednego nie bał, zaś się zakręciła kurwa. Mówiłem, nie rób, ale każdy ma swój rok. Tymczasem myśli, że to dobre, a to mnie nie było na pewno. Nie jeden podróż, tracę życie na spicie. Trzymajcie za nic, jeśli w tym życie. Ja się pomogę na was odpalę, ja dobrze was wspominam, poza tym nie mogę nic. Jak czasem znika mi trochę, nie ma. On mnie się nie ma, nie, on mnie się nie ma. Praca pod ziemią, by wychodzić cienia. A ze mną na ty, on mnie się nie ma. Moje zmartwienia bywają, mogłem, chcę zrobić co mogę. Nie mówić, a mogłem. Uważajcie na siebie, bym stał spokojnie, bo na tych ulicach bywa jak na wojnie. Zarówno tak ludzi, których już nie ma z nami. Mam nadzieję, że inne pisze jest kominami. Nie są jednak między nami. Chcecie mi odsłyszeć te cele. Powiecie taki czas i on jest silny. Nie chcę spadać, jak się znosi. Chcę podnosić, nie chcę bawić. Nie chcę płakać, o czym mówić. Nie chcę kochać, na czym czerpuję masz. Ja chociaż cały czas myślę, że jej ze mną tutaj nie ma. Wiem, że mogłem zrobić więcej. Mówią się, nie przejmuj. Ciekawe, co ty zrobił, gdybyś był na moim miejscu. Mamo, powiem, tęsknię, modlę się za ciebie. Pomóż mi odnaleźć siebie, nie wiem, gdzie ja jestem. Cieszy mnie to, że mam paru przyjaciół. Zanim pójdę na bój, oddam wszystko, jak mnie nauczyłaś stwierdzić pewność życia. Czuć się to wrócił, a zabierać się co złe i bez presji zaskąd szocą. Jak czasem wynika mi trochę mnie nie ma. O mnie się nie martw, nie, o mnie się nie martw. Praca spod ziemią, by wychodzić z cienia. A ze mną na ty, o mnie się nie martw. Moje zmartwienia wygrywają, bo chcę zrobić co mogę. Nie mówić, a mogę. Uważaj na siebie, to spokojnie, bo na tych ulicach bywa jak na wojnie. Nie ma, on mi się nie ma, nie, on mi się nie ma. Ja to pod ziemią, by wychodzić z cienia. A ze mną będę, on mi się nie ma.
nie martw. Moje martwienia bywają podłe. Ze zrobię co mogę, nie mówić ja mogłem. Uważajcie na siebie, tym stąd spokojnie. Bo na tych ulicach bywa jak na wojnie. Ja czasem znikam i trochę nie ma. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw. Ja czasem ziemią, by wychodzić cienia. A co nowego, o mnie się nie martw. Moje martwienia bywają podłe. Ze zrobię co mogę, nie mówić ja mogłem. Uważajcie na siebie, tym stąd spokojnie. Bo na tych ulicach bywa jak na wojnie. Już nie mogę tego kupić, ale mogę kupić ice, mogę kupić ci perfumy albo pierdolony płaszcz. Dobra, słuchajcie, dzwoniłem sobie już tutaj do naszego sąsiada. Odbierzemy sobie tutaj zapłatę. Pierwsza 3021, następna 11731 oraz 5300 bodajże. Tak, 5218, sorki. Oraz tam za jakieś tam koszty związane z maszynami musieliśmy odjąć około 1500. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki serdeczne za oglądanie. No i trzymajcie się, do następnego. Cześć.